Witam, w poniedziałek rano, mamy w pół do ósmej, w pół do dziewiątej, co ja gadam. Popatrzałem z nazwy zegarek. Bo nie wiem właśnie czemu, ale na aplikacji z pogody jest godzina za szybko. No, także powoli już autko sobie zapaliłem, powietrze bije. O w pół do możemy wjechać do Niemiec, bo tak tola sobie wykupiłem. Także zaraz ruszamy, tarczkę już mam zmienioną, jeszcze w międzyczasie może jakąś kanapkę zjem szybko na szybko. Ustawię nawi i lecimy dalej. Tam na tej myjce się myliśmy. Aż 11 km. Wjeżdżamy tutaj na Forst. Musimy się przebić do Guben, czyli niestety lądówkami resztę musimy przejechać. No ale może przynajmniej coś ciekawszego będę umiał.
Także to już jest tutaj, no kurde, nie wiem. Zaraz, o, Geweberstrasse, no zaraz skręcę, zobaczę. Dobrze, że już znamy chociaż ulicę, to już jakoś pójdzie. Byłem się zapytać tu Niemca, nawet miły. Musimy objechać tylko z drugiej strony ten budynek i będziemy na miejscu. Zobaczymy, jak to sprawnie im tu pójdzie. Dzisiaj jeszcze musimy zrobić dwa kółka do Polski. Także dzisiaj może być trochę napięty plan, ale myślę, że już następne dni tutaj do piątku będą spokojne. Odpadnie nam załadunek, będę tylko dwa kółka dziennie robił, także myślę, że będzie w porządku. Zaraz zobaczymy. Niby tu. To jedziemy. Geweberstrasse. Stali. Kurwa mać, same problemy, ja pierdolę, wyjechałem, nie ma czasu, a ty jeszcze mi koło zablokowało. Kurwa, placek się wytarł, już będę musiał chodzić. Także jesteśmy już pod spodem, muszę popuścić rozpierak. Musimy podnieść koło, żeby zobaczyć, czy jest... Czy się kręci, czy nie? Jak nie, to trzeba pokręcić tu grzechotką i ją popuścić, żeby to koło nie hamowało, bo to najprościej się zrobić póki co i zjechać. Kurwa, że akurat no, teraz. No, także już grzechotka praktycznie popuszczona jest całkowicie. Jeszcze trochę ją podpuszczę. Koło już się kręci, także hamulec puścił. O! Ja się tylko muszę wyjść, zaciągnąć ręczny, zobaczyć jak to chodzi. Dobra. Spuścimy lewarek. Gotowe. Jeszcze tylko się przebiorę i lecimy. Na szczęście tato teraz się dowiadywał. Nie jest powiedziane, że dzisiaj muszę zrobić te dwa kursy. Na szczęście muszę zrobić 10 w tygodniu. A czy zrobię dzisiaj jeden, jutro trzy, czy jak, to już ich nie obchodzi. O Jezu, masakra. Mam nadzieję, że już się to nie będzie zaciągać. Bo pod wpływem pracy hamulca ona się może dociągnąć z powrotem i znowu będzie czas to zrobić. Ale wtedy już trzeba będzie uciąć przewód powietrzny, co idzie do hamulca i zaślepić i będzie sprawa załatwiona, ale mam nadzieję, że tak objedziemy i będzie dobrze. Dobra. Ładnie poleciał do rowu. Ciekawe kiedy się stało, ale już nikogo nie ma, już tamtą stronę on był. Tak jak zakręt był, tak poszedł prosto. I
No i dojechaliśmy już do czwórki. Ale polecimy sobie prosto, nie polecimy na czwórkę, no bo nawet teraz jak nie ma jak tylko Lexa tu wykupić. No ale pojedziemy tamtędy i zobaczymy. Też powinniśmy wyjechać. Bo praktycznie jeden zjazd dalej i byśmy musieli zjechać, żeby wyjechać od drugiej strony miasta, a tak przelecimy sobie przez miasto. Przepykam tu się takimi zadupiami na razie wzdłuż autobany. Na powrocie już tędy niestety nie będę mógł jechać, bo teraz tutaj za 400 metrów jest zakaz, 9 ton na oś. Teraz póki jestem pusty, to mogę jechać, ale jak będę pełny, to już nie będzie tak ciekawie. Najwyżej pojedziemy naokoło, to jest jeszcze jedna inna droga była. Taki mosteczek widzicie i problem. A u Niemca z ładunkiem to ja to pierdzielę, wolę nie ryzykować. Później tak to pierdzielą, że będzie, wiecie. Fajna droga, podoba mi się. Takie kurde zakamarki, jakieś zakręty, tego fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że tylko nawigacja nie przyleciała w chuja i gdzieś mnie w pole nie wyprowadzi. Niby adres jej wklepałem normalny. Już gdzieś to powinno być. Zaraz znajdę. Wow. To gdzieś tutaj powinno być. Ciekawy jestem, czy o coś jest chyba, ty. Czyli jednak. Zakamarki po zakamarki, ale wyjechałem tu, gdzie miałem. No i wracamy sobie już tutaj do powoli do kraju. Następny problem wyszedł tego typu, że tutaj nigdzie nie ma gdzie kupić tego to kolekta zastranego. No i jadę tutaj landówkami do pod całą granicę i wpadnę dopiero na zjeździe przed granicą. Na autostradę szybko przelecę. No, dzisiaj tylko niestety ten jeden kurs, bo więcej nie zdążę. Właśnie zamykali. Także trzeba będzie trochę nadrobić, bo mamy jeden kurs w plecy, muszę zrobić 10 kursów w tygodniu, więc jutro bym musiał zrobić 3, ewentualnie 2 i trochę, żeby, wiecie, trochę to zrekompensować. Trochę się musiałem namachać, bo gościu Niemiec chciał wszystko, i pasy, i maty, i narożniki, co się tylko dało. Także trochę mnie przetrenował. No i jesteśmy w Polsce. Do celu mamy 40 minut, także widzicie, kółeczko bardzo fajne. Skoczyłem do kraju, zaraz się zrzucę. Mam nadzieję, że się zrzucę. Jakieś gabaryty. Patrzcie sobie.
Także zobaczymy, no. Na razie jadę, mam nadzieję, że się dzisiaj zrzucę, bo kurde, jak już bym się nie zrzucił, to już była katastrofa. Prawda, to nagrywa jak ty ideł. Ja pierdolę, no kurwa, mam dość. Żeby kurwa na drodze takiej wjechać, no ja pierdolę, 40 na godzinę, to ja dłużej ten odcinek będę jechał niż tą trasę, kurwa. A teraz jedziemy do punktu programu, bo już kurwa jechałem w tamtą stronę tą trasą, ale tu to jest tragedia. Jak ja muszę się zatrzymać do zera, żeby przejechać, kurwa, no to to jest już trochę nie halo. I cyk, dwójeczka. To i tak było za szybko. No tragedia. Jak później ma się auto nie rozpadać? No, cegulka sobie tutaj stoi, dafik zielony. Jedzie. No i już się trochę posiliłem, więc można wypocząć. Jakiś film sobie obejrzę. I trzeba iść w kimę, bo jutro przed nami kolejny ciężki dzień. Musimy nadrobić jeden kurs, także trochę będzie roboty. No ale zobaczymy, jak wyjdzie. Chociaż 2,5 jakby kółka się udało zrobić, to będę zadowolony. Także dobranoc. Jutro widzimy się ponownie.